Piękna fasada, widoki na jezioro Goplana w centrum miasta, a w środku syf. Tak piszą mieszkańcy o budynku po byłych koszarach przy ulicy Dąbrowskiego. List przyszedł na adres naszej redakcji. Sprawdziliśmy, o co chodzi mieszkańcom. Do piątku 24 maja mają czas na dopełnienie formalności osoby, które w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego chciałyby głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają urzędy gminy. Wielu odwiedzających, pokazy i ciekawe warsztaty, tak w skrócie można podsumować tegoroczną leszczyńską Noc Muzeów. Członkowie klubu Bikers Legion Leszno wraz z leszczyńską policją już po raz piąty przeprowadzili akcję, która miała zwrócić uwagę na coraz większą liczbę motocykli na naszych drogach. Prawie 1 300 000 złotych otrzyma gmina Przemęt z programu Senior Plus i Maluch Plus. Dokumenty podpisali wicewojewoda wielkopolska Aneta Niestrawska i wójt Janusz Frąckowiak. Koncert laureatów ogólnopolskiego konkursu młodych muzyków imienia Karola Kurpińskiego, 10. konkurs polonezów, był zwieńczeniem całodniowych przesłuchań. Po niecu już po raz trzeci odbyła się gra uliczna. Tym razem związana była z tematyką okupacji i wybuchem II wojny światowej. W ten weekend w Gołaszynie koło Bojanowa odbyły się 12. regionalne targi rolnicze Gołaszyn Wiosna 2019. W imprezie udział wzięło wielu wystawców, którzy zaprezentowali bogatą ofertę środków do produkcji rolnej, usług okołoprodukcyjnych i sprzętu zmechanizowanego. Leszek Klinowski, zawodnik śremskiego klubu Petanke, został mistrzem miasta Leszna w singlach. Już po raz 29 odbył się międzynarodowy turniej judo organizowany przez UKS 9 Leszno ze szkołą podstawową nr 12.